Dzień dobry. Chcieliśmy powiedzieć kilka słów z posłem, z przewodniczącym Andrzejem Halickim. Kwestia spraw zagranicznych, polityki zagranicznej, tej całej sytuacji, tego kontrdansu, który mamy dzisiaj w kraju. Okazuje się, że problemy polskie, te problemy z Trybunałem Konstytucyjnym i wszystko to, co tworzy się w prawodawstwie, co tworzy z nim, z procesem legislacyjnym większość PiS-u, są problemem także nie tylko dla Polski, są problemem dla Europy. I chcemy powiedzieć o tym bardzo wyraźnie i powiedzieć, że ta pozycja Polski, ta marka polska, polski sukces i symbol najlepszych rzeczy, które miały miejsce przez ostatnie lata w Polsce, ten sukces w sposób gwałtowny kończy się i opinia o Polsce w bardzo konkretny i wymierny sposób się zmienia w Europie. Dzisiaj jesteśmy świadkami i mamy już przecież te informacje, że Parlament Europejski zorganizuje specjalną sesję dotyczącą, która będzie zajmować się polskimi problemami. Komisarz, wiceszef Komisji Europejskiej wysłał list do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości z pytaniami, jak wygląda proces legislacyjny dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Wreszcie Komisja Wenecka, czyli element bardzo ważna komisja, którą powołuje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, zajmuje się sprawami Polski i polskiej legislacji. To są kwestie, które niepokoją nas. Wydaje się, że polityka PiS-u, krótkowzroczna, skracająca procedury demokratyczne w polskim parlamencie, odbija się szerokim echem w Europie i na świecie. Dzisiaj jesteśmy zakładnikami tej sytuacji i zdajemy sobie z tego sprawę, że ten problem wymyka się spod kontroli polityki PiS. I tym bardziej jesteśmy zdumieni tym, że te decyzje rządu PiS-owskiego nie są kompletnie skorelowane i skoordynowane z tym, co zrobił prezydent Andrzej Duda, który błyskawicznie podpisał nowelę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To ma dalsze konsekwencje, ponieważ sprawami Polski będzie zajmować się, tak jak powiedziałem, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Musimy się z tym liczyć, że w styczniu po informacji, którą wysłał polski rząd do Komisji Weneckiej, w styczniu pojawi się 6 sprawozdawców tej komisji, żeby sprawdzać całą procedurę legislacyjną, żeby prowadzić swoiste dochodzenie w sprawie procesu legislacyjnego i jego prawidłowości. To tylko oznacza jedno, że Polska z prymusa i z kraju, który był pokazywany jako element czy przykład sukcesu w każdym polu, dzisiaj staje się problemem dla Europy. Chciałem Państwa też poinformować, że jako kilkuletni przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentu Rady Europy, tego ciała, o którym mówił przed chwilą pan przewodniczący Schetyna, dostałem list od przewodniczącego komisji monitorującej, Stefana Szenacha, szefa tej komisji, iż 25 stycznia w ramach pracy tej komisji jest punkt pod tytułem Wysłuchanie delegacji polskiej na temat sytuacji w Polsce. Jest to sytuacja bez precedensu, tak jak powiedział pan przewodniczący, bo dotychczas Polska była zawsze wzorcowym krajem dla państw, które demokrację wprowadzają i w oparciu o polskie standardy polską reputację, między innymi reformowane były ustroje państw naszego regionu. Dziś być może dołączymy do takich państw jak państwa kaukaskie czy bałkańskie, będące objęte monitorem właśnie tej komisji. Dlatego 25 stycznia będzie początkiem procedury, która będzie miała miejsce również w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.